Cześć, Szmoglonek, fotograficzny program bez nazwy. Słuchajcie, obok mnie kamera Panasonic HCX1 i dzisiaj chcę Wam trochę poopowiadać o niej. Jest to półprofesjonalna kamera, chociaż Panasonic ładnie tutaj na niej pisze wszędzie 4K Professional, ale powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, jest to półprofesjonalna kamera z sporą ilością możliwości ustawień na zewnątrz, z dużą ilością różnych guzików, przycisków, pokręteł, możliwości konfigurowania ich, ustawiania, ale o tym wszystkim za chwilę. Pierwsza rzecz. Jak widzicie, kamera, pomimo że jest całkiem sporych rozmiarów, to stoi na statywie Manfrotto Be Free Live. Już ponad rok temu, albo rok temu, mówiłem Wam o tym statywie. Lekki, wygodny statyw, no właśnie, całkiem sporą kamerę potrafi utrzymać. Mi się świetnie z nim pracuje, już ponad rok, naprawdę wykorzystuję go często i ekstra statyw, ale dzisiaj więcej o kamerze. Kamera nie jest bardzo ciężka, jest wygodna, tak jak patrząc tutaj z boku, widzicie, ma całkiem spory, tu wygodny uchwyt, fajnie się trzyma. Ja może spróbuję, o, tak jak ją zdejmę, fajnie ma wyprofilowane tutaj, nawet jak na moją dużą dłoń, to tutaj wygodnie naprawdę, jeśli się ten pasek jeszcze dopasuje, można go sobie w wygodny sposób poluźnić albo zwęzić, w zależności od tego, jak kto ma dużą rękę. No i tutaj naprawdę kamera dobrze leży. Z ważnych rzeczy, no to może zaraz po prostu zacznę omawiać krok po kroku. Zacznijmy od strony obiektywu. Osłonę obiektywu można oczywiście zdjąć, ona nie jest na stałe. Z tyłu jest taki przycisk, naciskamy, delikatnie przekręcamy. Kamera bez obiektywu wygląda w ten sposób. No, ten obiektyw na pewno nadaje jej takiej wielkości, bo, znaczy, przepraszam, nie obiektyw, ta osłona nadaje jej takiej wielkości i też powagi, można powiedzieć. Jak widzicie, łatwo ją można zamknąć, żeby się obiektyw nie brudził, no i łatwo ją można sobie założyć. Klik i jest. To tyle, jeśli chodzi o osłonę. Tutaj na przedzie kamery, to za chwilę zobaczycie, widzicie na zbliżeniu, jest przycisk numer 9 AWB, czyli automatyczny balans mierzy. W momencie, kiedy chcemy sobie na szybko zmienić balans mierzy, tak żeby był on automatyczny, a nie ten, który mamy teraz manualnie ustawiony, no to ciach, wciskamy guziczek i jest zmiana balansu mierzy, działa on automatycznie. To jeśli chodzi o przód. Zajmijmy się teraz częścią, która jest właśnie od strony, gdzie możemy złapać tą kamerę za rękę. Tak jak widzieliście, wygodny bardzo uchwyt kamery, miękki, fajny pasek, który trzyma nam rękę przy kamerze. Na tym mamy przyciski do zmiany zoomu, plus, minus, czyli tele i wide, i przycisk numer 8, red check. Tutaj zauważcie, że ja będę mówił przy niektórych przyciskach, że one mają kolejny, jakiś konkretny numer, co oznacza, że te przyciski są też konfigurowalne. Możemy im nadać jakieś konkretne możliwości użycia ich. Lecimy dalej. Na uchwycie mamy oczywiście możliwość przełącznika on-off, czyli włącz-wyłącz kamerę i czerwonego guzika. Wszyscy, którzy filmują, wiedzą, że jest to guzik od rozpoczęcia nagrywania lub zakończenia nagrywania. Dalej mamy kilka zaślepek, zacznijmy od góry. Pod jedną z nich ukrywa nam się wejście do ładowania i wejście do słuchawek. Mamy w komplecie i ładowarkę na baterię,
Bardzo fajna rzecz. W komplecie dostajemy jedną baterię, ale ładowarka ma dwa sloty, więc możemy sobie dokupić drugą baterię i ładować w tej ładowarce, którą mamy w komplecie. Chylę czoła za to. Mamy też oczywiście zasilacz, jeśli chcemy pracować podpięci do zasilania stałego. No i tu jest też plus, no bo w nie wszystkich kamerach to mamy od razu, ale niestety, jeśli chcemy w jednym czasie pracować na zasilaniu stałym i do tego ładować baterie, to musimy kupić osobny zasilacz, bo ładowarka do baterii nie jest zasilana po prostu przez kabel podłączony do gniazdka, tylko jest zasilana przez ten zasilacz. Więc albo zasilacz mamy, ten zasilacz, który dostajemy w komplecie, albo zasilacz wpinamy do kamery, albo do ładowania baterii. Trochę słabsze już, trochę słabsze z mojego punktu widzenia, bo ja często pracuję na zasilaniu. Jeśli robię jakieś transmisje, czy gdzieś mam po prostu nagrania w jednym miejscu, nie, kamera jest statycznie ustawiona, nie potrzebuję jej zmieniać, ruszać. No ale w tym czasie mógłbym ładować sobie baterię, bo czasami jest taka potrzeba. Takim przykładem są na przykład targi w Łodzi, kiedy korzystam i tak z kamer. Więc no, troszkę minus. Dobrze, lecimy dalej. Poniżej mamy zaślepkę. Video out i audio out i możliwość podpięcia pilota. Albo pilota, który będzie nam zarządzał autofokusem, czy fokusem, tak, ostrością, albo pilota, który będzie nam zarządzał zoomem. I tutaj od razu trzeba uważać, żeby po pierwsze rozsądnie te piloty wpinać, po drugie nie wpiąć tam nic innego, no bo to może wpłynąć na jakoś obrazu i na to, że tam kamera będzie miała różne szumy i inne rzeczy. Do video out i audio out na przykład możemy podpiąć monitor zewnętrzny. I tu jest też bardzo fajna rzecz na górze, to o tym za chwilę będę mówił. Dobrze, dalej mamy wejście XLR. I tu oczywiście to jest drugie. Pierwsze mamy złącze XLR na górze, w górnej części kamery. I może w ten sposób automatycznie przejdźmy sobie właśnie do omówienia górnej części kamery. Ale wróćmy jeszcze też do obiektywu, bo o tym... A, nie, dobrze, górna część kamery, a obiektyw później. Stopka do świateł, czy do zamieszczenia właśnie zewnętrznego monitora, czy do jakiegokolwiek innego urządzenia, akcesorium, które ma takie złącze na stopkę. Tutaj mamy kilka różnych przycisków. Pierwszy to jest odtwarzanie materiałów, no i wszelkie rzeczy, które robimy z edycją materiałów nagraną na kartę. Dalej to mamy licznik, później reset i przycisk BARS, czyli możliwość wyświetlenia sygnału kontrolnego. Jeśli włączymy kamerę, wciśniemy ten guzik, wyświetli nam się sygnał kontrolny, możemy go sobie nagrać, wysłać później też na monitor. Przy zarządzaniu kolorem myślę, że może to być pomocne. Jest też wysyłany sygnał dźwiękowy przez słuchawki. To jest też ważne. Obok mamy znowu zoom i przycisk REC, czyli możliwość nagrywania. Ten przycisk jest fajnie tutaj ukryty pod taką przezroczystą klapką. No i to pomaga przynajmniej, żebyśmy przez przypadek nie wcisnęli, czy gdzieś, nie wiem, w torbie, albo niosąc tą kamerę, cokolwiek z nią robiąc, to tak. Obok, tak jak już wspominałem, mamy pierwsze złącze XLR. Słuchajcie, to co mi się podoba, tutaj mamy gwinty, możliwości przykręcenia różnych akcesoriów. No właśnie, jeśli mamy, zobaczcie chociażby takie Magic Army Manfrotto, o których mówiliśmy. Tutaj możemy sobie je wkręcić i na nich zamocować. Światło, lampki LED-owe. Też mamy takie materiały o lampkach LED-owych, czy jakiś monitor do podglądu, czy jakiś, nie wiem, dodatkowy zewnętrzny mikrofon, czy cokolwiek innego. To wygodna jest rzecz, bardzo to mi się podoba, że właśnie w takiej kamerze już się pojawiły
takie możliwości. No i oczywiście ten uchwyt kończy się wizjerem. Muszlę oczną mamy oczywiście w komplecie. Możemy sobie zaprogramować, jak czuły jest ten czujnik wizjera, który decyduje o tym, czy przykładamy oko i obraz z ukrytego tutaj ekranu pokazuje nam się nadal na ekranie czy w wizjerze. Mnie czasami to denerwuje, jeśli przez przypadek gdzieś ręką czy okiem, nawet twarzą, gdzieś nachylę się i znika mi obraz z ekranu LCD, który jest tutaj, i przeskakuje do wizjera. No więc tutaj Panasonic dał taką możliwość, że jest szansa na to, żeby zdecydować, w jakiej odległości, jak bardzo ma to szybko działać, jak ma być to czułe. Okej, to omówiliśmy sobie mniej więcej... O, tu zakręcę. To omówiliśmy sobie mniej więcej właśnie górną część kamery. W tej części też, jak już pokazywałem, mieści się ekran LCD. Jest on obracany, więc na przykład dla wszystkich YouTuberów, ja też z tego korzystam właśnie, o ciach, prawda? Przekręcam sobie i mogę w dobrych warunkach oświetleniowych, no bo oczywiście z jakiejś tam odległości przy dzisiejszym świetle, no to aż tak dokładnie nie widzę, ale mogę sobie korzystać z tego i mogę wygodnie mieć podgląd z jednej czy z drugiej strony. Chowa nam się to bardzo ładnie, więc też jest zabezpieczony przed tym, żeby przez przypadek go gdzieś tam nie zarysować, nie zniszczyć. I tak, jest dotykowy, co też jest ważne, bo już jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni do tego, że korzystamy dotykowo. A, dobra, zapomniałbym o jeszcze jednej rzeczy na górnej części kamery. Przejdę sobie z tej strony. Słuchajcie, tutaj mamy taką klapkę, pod którą jest ukryte USB 3.0. Do tego USB 3.0 możemy podpiąć zewnętrzne pamięci. Od 32 do 2 tera nie mogą mieć dwóch partycji. I jeszcze jest kilka wykluczeń, to tutaj zajrzyjcie sobie dokładnie do instrukcji obsługi. No i dzięki temu możemy A, na nie nagrywać, B, z nich nagrywać i wykorzystywać to właśnie jako pamięć zewnętrzną. Wszystko jest dokładnie w instrukcji opisane, więc warto zajrzeć i korzystać z tego, żeby na jakieś rekordery czy inne rzeczy tam wpiąć. Dobra, przechodzimy, myślę, że do najważniejszej części kamery, czyli tej części, gdzie mamy większość przycisków i możliwości ustawiania kamery. Oczywiście na obiektywie trzy pierścienie, czyli zoom, czyli ostrość i przysłona. Jeśli jesteśmy w trybie manualnym, jeśli korzystamy z tej kamery, mamy właśnie taką możliwość przełączania się i korzystania z tych funkcji. Jedziemy dalej w takim razie. Filtr szary od wyłączonego przez 1/4, 1/16, 1/64. Pod spodem przycisk przysłony. Focus Assist to w momencie, kiedy mamy włączony manualny autofokus, no to nam tutaj pomaga właśnie ten przycisk. Oczywiście przełączenie na autofokus manualny i szybkie przełączenie na fokus w trybie nieskończoności. Możemy też w łatwy sposób kliknąć sobie tutaj, mamy push auto, taki przycisk. Pod spodem wzmocnienie, gain, balans bieli, no i tutaj możemy właśnie wybrać różne możliwości, różne presety balansów bieli, od automatycznych poprzez różne preferowane 5500 czy 200, ale też możemy dzięki pokrętłu, które jest obok, no wybrać, ustawić swój własny balans bieli, tak? Jeśli wejdziemy w odpowiedni tryb menu balansu bieli, ustawiania, no to mamy takie pokrętło. Zresztą to pokrętło służy ogólnie do poruszania się po menu. Góra, dół, i jeśli je przyciśniemy, to jest taki lekki klik i wtedy mamy możliwość ustawienia tej zmiany. Obok przycisk menu, przycisk migawki,
No i przycisk przełączenia, przełącznik między auto a manual. Lecimy sobie na górę. User 1, 2, 3. Czyli tutaj możemy sobie skonfigurować, jeśli mamy kilku użytkowników kamery. Albo mamy jednego użytkownika, ale działamy, nie wiem, w dwóch, trzech miejscach, tak? Tak sobie wyobrażam, że taki operator, który filmuje śluby, tak? No ma kościół, plener i salę. No i żeby nie grzebał w tych ustawieniach, cały czas nie zmieniał, ma jakieś tam swoje ulubione ustawienia, no to może sobie ustawić user 1 kościół, user 2 sala, user 3 plener i mamy to załatwione. Pod spodem przycisk do zarządzania tym, co nam się wyświetla na ekranie, właśnie ile chcemy mieć informacje, jakie, czy chcemy w ogóle po prostu wszystko wyłączyć i mieć czysty ten ekran. Dalej dwa sloty karty pamięci, SD, HC, SDXC. Następna klapka kryje nam możliwości zarządzania dźwiękiem, jaki się nagrywa na kamerę. Wejście pierwsze, wejście drugie, kanał pierwszy, kanał drugi, głośność kanału pierwszego i głośność kanału drugiego. Tutaj możemy sobie sterować. Bardzo fajnie to działa. Pracowałem i na mikroporcie, jak widzicie, pracuję na mikrofonie. Fajnie się tym zarządza, wygodnie, łatwo steruje się. Nad tą klapką, nad tym miejscem, gdzie mamy to, jest przycisk iOS, czyli stabilizacja, przełączenie między LCD a viewfinder, czyli między ekranem dotykowym a wizjerem. To jest też przycisk 6 i 7, tak trochę skaczę może nie po kolei, ale to są też przyciski konfigurowalne. I przycisk WFM i przycisk Zebra, przyciski 4, 5, też przyciski konfigurowalne. Dobrze, mamy omówioną tą część kamery i przechodzimy sobie na tył. Jak tutaj widzicie, jest miejsce na baterię, tu specjalnie baterii nie zakładałem. Bateria jest dość spora, bateria, którą dostajemy w komplecie, jest baterią, która ma 4 diody, pokazuje nam stopień naładowania tej baterii. Jedna dioda, czyli naładowanie od 0 do 25%, dwie diody 25-50%, trzy diody 50-75%, no i cztery diody 75-100% naładowania baterii. I w momencie, kiedy też włączamy baterię do ładowania, no to ona nam pokazuje, jak jest naładowana i doładowuje baterię do pełnego. Wyjęcie i włożenie baterii, no to tutaj mamy zaznaczone, gdzie są piny, którymi trzeba styknąć, dotknąć, tak włożyć. Jeśli chcemy wyjąć, no to przycisk push i już. Z tyłu mamy jeszcze jedną klapkę i tu mamy HDMI. No to znowu na przykład podłączenie zewnętrznego ekranu czy monitora, no to przez ten przycisk. I USB 3.0, to jest też USB, po którym możemy sobie podpiąć na przykład komputer PC, żeby zgrać materiał. Wtedy jest to wykrywane jako dysk zewnętrzny, ta kamera. Słuchajcie, no oczywista sprawa, że na dole są gwinty do statywu, to jak widzicie, jest to przymocowane. I już, jeśli chodzi o zewnętrzną część tej kamery, to tyle. Jeśli chodzi o menu, jest ono mocno rozbudowane. Myślę, że nie będę Wam omawiał go szczegółowo. Kamera gra 4K, UHD, Full HD i HD. To powiedzmy są takie rzeczy. MOV, MP4 i AVC HD. To są te formaty. Jest rozbudowana część, jeśli chodzi o możliwości sterowania tą kamerą, też przez iPada. Bo pilot, no właśnie to tak jak mówiłem, mamy tu pilot do fokusa albo do zoomu, natomiast po ściągnięciu aplikacji na iPada i po podłączeniu przez LAN jakiegoś takiego odbiornika, możemy sobie zarządzać tą kamerą praktycznie w pełni, tak? No to menu jest gigantycznie wtedy rozbudowane, ta aplikacja pozwala na wiele zmian, także możemy tą kamerę gdzieś tam sobie zamontować, nie musieć do niej od razu podchodzić
i po prostu z urządzenia mobilnego, z iPada sterować tym. I to jest duży plus. Słuchajcie, myślę, że kamera dla wielu osób, które pracują w niewielkich studiach, robią jakieś reportaże, ślubne reportaże, ale też różne inne, przy nagraniach do internetu dla youtuberów, jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Ja lubię kamerę Panasonica, to muszę przyznać. Jakoś wygodniej mi się z nimi pracuje. I już. Jeśli jesteście zainteresowani innymi naszymi materiałami, jeśli macie jakieś pytania, jeśli interesuje Was to, co robimy, no to oczywiście zostawcie lajka, komentarz, subskrybujcie nasz kanał. No i do zobaczenia w innych materiałach. Cześć!